Nasze ulubione wydawnictwo, czyli SQN, wydało Kopalnie, nasz ulubiony magazyn piłkarski, tym razem traktujący o latach 90. w polskiej piłce. Jakbyście chcieli sobie zamówić, to link jest w opisie, można klikać, no ale to mówię to nie bez kozery, bo dzisiaj gość, który pasuje do tego wątku. I gość, który wchodził do poważnej piłki w latach 90. i tak się składa, że ma naprawdę kopalnie anegdot, nie tylko z tego okresu, ale także z tego bardziej współczesnego. Jak mówi sam o sobie, wariat, świr, Grzegorz Szamotulski to jest chyba pierwszy nasz gość, który no, dostał dwie sztuki od tego pana. Tak, no tak, ale od tego momentu się zaciął. Jeszcze Romarem mi dwie strzelił, także dobry duecik. Nie powiem, że jestem dumny, ale zawsze można powspominać. Ale na tobie wrażenie robiły takie nazwiska, jak się trzeba było zmierzyć z takimi piłkarzami? Czy ty jako wariat, świr, po***us, jak sam o sobie mówisz? To są no określenia, które używasz sam wobec siebie. Jako nie miałeś to gdzieś. Nie, jako turboświr dopiero sobie zdałem sprawę po jakimś tam momencie, kiedy skończyłem karierę, nie? Ostatnio gdzieś tam jechaliśmy, nawet z Zagłębiem, i od przygotowania wyskoczył do mnie. Mówi: Szamo, z kim ty grałeś? Jaki był najlepszy napastnik, który strzelił brameczkę? To internecik, składziki, print screen. Puściłem na WhatsAppie, na grupie takiej naszej trenerskiej i... Coś tam chłopaki grali. Coś tam grali, coś strzelali. I to był ten Ronaldo jeszcze sprzed ery bycia grubym Ronaldo. Tak, i przed kontuzjami, Romario w sztosie, także ekipa była dobra. To był też taki mecz, po którym ty mówiłeś, że tam wielu chłopaków nabawiło się kontuzji karku, że jednak tak wam i kręci. Tak, Marek Jóźwiak chyba do tej pory stoi tam i go nie można wyciągnąć tam z boku boiska, bo tak na zakosy go tam Romario z Ronaldo, nie to w formie żartów, aczkolwiek to było coś takiego, że trener Piechniczek oczywiście wziął nas na ten mecz. Jam ligowy pojechał, przerwa była jeszcze dłuższa niż teraz, bo chyba to było koniec listopada, liga się kończyła, z 3 miesiące trzeba było trenować, nas na pożarcie tam puścili. Po tamtym meczu już oczywiście nie wykorzystaliśmy szansy, bo trudno było ją wykorzystać, grając przeciwko takim asom, nie? Ale sam wyjazd wspominacie jako taką ciekawostkę, w sensie, bo nie co dzień się zdarza, że grasz z Brazylią, z mistrzami świata aktualnie. Nie, no fajnie było to. Był moment, gdzie wyszliśmy na rozgrzewkę i z tej rozgrzewki nas cofnięto, powiedziano, że nie możemy się rozgrzewać. Gdzieś rozgrzewaliśmy się na jakiejś takiej większej sali. Wychodzimy na mecz, ustawiła się Brazylia do zdjęć, my się ustawiliśmy, tylko był jeden problem, że nikt nam zdjęcia nie zrobił. Tak stoimy, kapitanem był chyba Jacek Zieliński, ja mówię: Zielek, spadamy stąd, bo wstyd, mówię. Wszyscy tam reporterzy pobiegli w stronę Brazylii i im robili zdjęcia, nie? Powiedz może na samym początku, gdzie ty się w ogóle teraz schowałeś, bo ty trochę zniknąłeś szerszej publiczności. Ty kiedyś byłeś taką postacią, która najbardziej elektryzowała, miałem wrażenie, całą publikę piłkarską w Polsce, nawet po zakończeniu kariery, a teraz tak jakoś o Grzegorzu Szamotulskim to cichutko. Jestem po drugiej stronie rzeki, jestem trenerem, więc nie mogę pajacować za bardzo i muszę robić sobie tą lepszą opinię, a tak szczerze to jestem, wiesz, zajętym człowiekiem, bo pracuję w Zagłębiu Lubin, trenuję bramkarzy i to mnie jakoś pochłania i muszę być bardziej poważny, niż byłem wcześniej. A trudno ci się jest odnaleźć po tej drugiej stronie rzeki, właśnie jako, że trener już nie możesz tak dbać może o atmosferkę, czy przeciwnie, właśnie masz duży przeciwnie, czuję się jak ryba w wodzie, więc uważam to za plus, że czasami jestem szalony, czasami jestem bardzo, wbrew pozorom, wyrozumiały dla tych wszystkich bramkarzy, czasami dla tych klakierków, więc oni nawet się nie zbliżą do moich numerów, które wycinałem gdzieś tam w karierze, nie? Ale cały czas je wycinasz i podkręcasz chłopaków tam delikatnie przed tym? Nie, tam... Teraz już jestem trochę spokojny, ale tam coś tam zaproponujesz chyba. Coś tam jeszcze się zrobi, nie? Coś tam jeszcze zaproponujesz. A powiedz mi, jak z perspektywy czasu patrzysz na taką funkcję jak trener? No, to nie była najbardziej ceniona przez ciebie postać w świecie piłki przez lata. To zaczynasz rozumieć trudność tego zawodu? No tak, to jest bardzo trudny zawód, więc nawet miałem przyjemność po jakimś tam czasie, jak skończyłem grać piłkę, rozmawiać z trenerem Majewskim, więc zakopaliśmy to purwojenne. Odsyłamy do książki Szamo, bo tam jest bardzo duży ustęp na temat. Więc gdzieś tam byliśmy... Na Sylwestra kazał. Na Sylwestra byliśmy, więc zobaczyłem trenera, podszedłem, przywitałem się, mówię: co pan pije? Trener mówi: to i to. Podszedłem do baru, mówię: butelkę postawiłem na środku i wyjaśniliśmy sobie sytuację, więc... To już było po publikacji książki, tak? Tak, już było jakoś niedawno. Także tak jakoś tam, musiałem się na coś zdecydować, albo udać, że nie widzę, a wzrok mam dobry. Więc podszedłem, porozmawiałem, zaproponowałem trenerowi o rozmowę i jakoś tam przeszliśmy przez to. Też dobry negocjator był przy tym, prawda? Więc tak, było nieco łatwiej. Ale to dobry psycholog. Dobry psycholog, tak, na literę W znamy tego psychologa. A teraz też ta rola bramkarza się zmienia jednak. Dużą uwagę się przykłada do tego, jak on gra nogami. Jak ty się na to też zapatrujesz? Znaczy, bramkarz powinien bronić, nie? Także nogi to jest dodatek do gry bramkarza, jeśli chodzi o moją ocenę. No wiadomo, jeśli bramkarz tą piłkę dobrze rozgrywa, to jest plus dla zespołu, dla tenera, tak? Ale summa summarum, jak bramkarz nie potrafi... No był przykład Tomasza Denne w Wiśle Płock, więc świetnie grał nogami, a no niestety szekolat chęsny. My kiedyś podróżowaliśmy do Porto razem z Józefem Młynarczykiem i on nam już na lotnisku mówi, nie no panowie, co to zakładanie o tej grze nogami, no bramkarz ma być w klatce przede wszystkim mocno. No widziałem właśnie wasz program, widziałem jak trenera Józka przywitali, więc to jest dopiero szacunek. Nie, no, to jest absolutna legenda i wszyscy muszą koniali pas. Nie miałem przyjemności treningów z Młynarczykiem, więc znam jego warsztat i znam w ogóle wszystkie historie. Pamiętam o nim, jak pojechaliśmy z Amiką na serwet Genewa, to na puchar jeszcze chyba UEFA był. Wygraliśmy ten mecz na drugi dzień, ale mieliśmy rozruch. No i idziemy sobie na boisko, na taki rozruch przedmeczowy. Ja, Jarek Sturzyński i trener Młynarczyk. I widząc trenera, gospodarz boiska, podbiegł i zaczął mi tam mówić José, całować go po rękach. Ja mówię, trenerze, kto to jest? Jakiś tam Portugalczyk. No, wiesz, my byliśmy w szoku, tam 20-kilkuletni ludzie go poznawali na ulicy. Wiem, oglądam to. Którzy nie mieli szans go widzieć na żywo, ale jest legendą. On jest w Porto absolutną legendą. Ale no, łatwo nie było z trenerem Młynarczykiem. Żeby go tam zabrać. A tu jest ten wyjazd do Genewy, po którym to Mirosław Jabłoński powiedział, że piękna jest Genewa, zwłaszcza po zwycięstwie, popijając szklaneczkę. Ale tam zasiedziałeś z nimi. Znaczy zasiedziałem się z nimi, zespół też nie chciał być odwodniony po meczu, bo dużo pobiegaliśmy. Bardzo ważne, właśnie tutaj też dbamy o nawodnienie. Tak, dziękuję bardzo i to jest ten wyjazd. Ale jak to było z tym zajechaniem przez Józefa Młynarczyka? Jak do tego teraz podchodzisz po latach i też z perspektywy trenera? Nie, to trener Młynarczyk miał zawsze takie powiedzenie, zrobimy dzisiaj mały brandzelek, nie? Jak zrobił brandzelek, pamiętam jedną z rozgrzewek, gdzie trwało 40 minut ciągiem. Zespół sobie miał wprowadzenie lekkie roztruchtanie, a my już zaczęliśmy robić popularny brandzelek i pamiętam, jak Grzegorz Mielcarski przebiegał, mówi José, bo oni tam w miarę na tej... José mówi, Szamo mówi, że za lekko jest. Wtedy Józek dociskał śrubeczkę. Zawsze jak wychodziliśmy na trening i poczuł zapach skoszonej trawy, mówi o Jezus, ale dzisiaj będzie brandzelek. Krążenia ramion do przodu nazywały się rozciągamy kabelki. Te kabelki były naprawdę rozciągane, ale po latach mamy też kontakt, więc nie ma tragedii. Właśnie, o to chciałem zapytać. Mamy kontakt, tak? Powiedział, że miałem duży talent, a byłem chyba najgorszym bramkarzem w prowadzeniu, bo nie mógł się sobie ze mną poradzić. Nie? A widzisz, taki autorytet, taki człowiek, który zresztą przetrwał próbę czasu, bo później był w sztabie reprezentacji Polski do lat 21. Jest to teraz. Pamiętam jedną naszą rozmowę, już taką końcową, mówi, życzę ci, pamiętaj, życzę ci takiego jak ty mówi w karierze trenerskiej. I dostałeś takiego, czy nie? Nie, jeszcze nie. Na razie klakierki grzecznie. Na razie wszyscy są grzeczni, więc tak, większych problemów nie ma. Ale jak myślisz, czy to nie wynika też z tego, że dzisiaj to pokolenie trochę się boi konsekwencji i dlatego nie ma takich odszczepieńców, takich wariatów, jakim na przykład byłeś ty, ale też wielu twoich kumpli, no bo tam aparatów można by było, wiesz, wymieniać w dziesiątkach pewnie. My troszeczkę inaczej się wychowaliśmy, nie na komputerach, tylko na ogródkach, na podwórku. I to podwórko nas jakoś kształtowało i każdy z nas miał jakąś tam cząstkę jakiegoś urwisa, nie? Ja na przykład mam dwóch braci i żeby wyjść na podwórko, pobawić się i nie dostać jeden od drugiego, to była sztuka, nie? Zawsze ktoś miał albo palca złamanego, albo łuk brwiowy rozcięty, więc tam każdy walczył o coś, nie? Troszkę to hartowało. No dokładnie, później było łatwo w szatni i tak dalej. Ja też przeszedłem szkołę życia w Legii Warszawa, gdzieś tam miałem szczęście, że ta starszyzna, ta Legia Leszka Pisza, gdzieś tam jej nie przeszkadzałem w tej szatni i tam byłem drugim bramkarzem za Maćka Szczęsnego, więc miałem dobrze z nimi, więc to też mnie jakoś tam kształtowało i... Znaczy niby dobrze, ale też lekko nie było, prawda? Bo to jednak tam była... Znaczy ja pamiętam kiedyś atmosferka do robienia żartów. Jeden z pierwszych takich wyjazdów zawołał mnie Maciek Szczęsny do pokoju i mówi, młody, nawet sparingu nie zagrasz. nie, zagrałem w jednym, gdzieś mnie wrzucił na konia, dostałem 5 bramek, mówi, warto było. Ale wiadomo, był zdecydowanie lepszym bramkarzem, więc co ja mogłem zrobić? Ja mogłem tylko trenować, uczyć się i czekać na jakąś tam szansę, którą kiedyś tam miałem dostać. Ale wspomniałeś na przykład o Besniku Hazim. On ma raczej taką łatkę trudnego charakteru, ty też go tak odbierasz? Była taka sytuacja, że wyszliśmy na boczne boisko Legii, bo teraz wiadomo, jest tym LTC i się wydziera do mnie, Szamo, weźcie z bramkarzami, postawcie bramkę. Ja się obracam do Arka Malarza, mówię, Aro, bramkę tutaj i ten Hasi się wydziera na mnie. Ja do niego tak puściłem polską wiązankę, tak się zacząłem na niego wydzierać, że dałeś mi tylko 5 sekund na cokolwiek, nie zdążyłem się nawet obrócić. I on do mnie, bo ten Dowkań zawsze schowany za filarę, bo bezpiecznie, nie? A ja, że młody pomocnik, to... na pierwszy ogień. Ja, no, na pierwszy ogień. I później do niego idę, mówię, słuchaj, no przecież dałeś mi 5 sekund. obróciłem się, nie wiem, przez lewe, prawe ramię, mówię, trzeba bramkę postawić na środku szesnastki. I on chyba był w złym humorze i mnie atakuje, nie? To już nie wytrzymałem wieku do niego, wiesz. Czyli gdzieś ten albański charakter z polskim się, wiesz, krótki ląd, nie? Ale nie, słuchaj, jak ktoś mi coś mówi, no to wykonam to polecenie, tak? No idę po tą bramkę, no, ale jeżeli on mi mówi i za 5 sekund już się wydzierać jest bramka, to ja, wiesz, ja nie... Czy Łukasz Załuska, który siedział tutaj na twoim miejscu, mówił nam, że no tam to mieli cię za kompletnego wariata, medmąk, ale gościa, którego szatnia kupiła. No, wiesz, to... jak gość, który przyjeżdża 2 dni przed meczem z Barceloną, jak ma jedną parę rękawic i rozwalone buty i klei przed wyjściem na mecz buty na tejpa, to wiesz jak patrzą, nie? Przyjechał ogórek z Polski. Bieda szyby. No, biedak. Jeziorany, dżem ligowy, biedak przyjechał, nie wie o co chodzi, się mówi, Łukasz, co się dzieje? Mówi, nie no, bo go ściągnęli z Polski, oni nie zdążyłem butów kupić w 2 dni, nie? I tam na tejpa i wiesz, i się pograło trochę. Ale nie? Później przyszła paczka z Polski i złe buty. I ja się chciałem zapytać o te obsesje dotyczące białego obuwia. Nie, o co w tym chodzi? Wiesz, jak nie potrafiło się bronić, to chociaż się ładnie wyglądało, czyli białe buty, wiesz, pasował do białych rękawic, nie? Tak to mówi trener Kazimierski, pełna gala, nie? I rzeczywiście byłeś tak wkurzony, a tak zobaczyłeś, że przyszły ci czarne? Tak, tak. No, dostał karton z takiego krótkiego woleja i mówię do młodych, weźcie sobie te buty. A od kiedy te białe buty się na rynku pojawiły? No bo to jednak... To był przypadek, powiem ci, bo miałem gdzieś tak, jakiś taki dobry czas, gdzie Puma mi pomagała. Mhm. Dostałem buty z Pumy i... Słuchaj, nam też pomaga. To świetnie. I słuchaj, dostałem takie Pumy, takie biało-złotawe. No, dzwonię do tego chłopaka, który tam mi pomagał, mówi, miał być czarno. Mówi, nie, już nie będzie czarnych, białe. Ja mówię, ja pierdzielę, białe. A jak założyłem białe, mówię, tylko białe. Więc od tego się zaczęło, nie? I to był przełom wieku, czy... Znaczy, to jest coś powiem, to były chyba czasy Admiry Wakker, tak mi się wydaje. Okay. A wtedy się nie patrzyło troszeczkę jak na dziwaków, na gości, którzy właśnie... Znaczy nie, pierwsze takie buty, które były innego koloru niż... Andrzej Kubica, czerwone diadory, rewelacyjny but, więc... Też patrzyliśmy, mówię, Boże, co za bocian tutaj biega, tylko że jakość wykonania tych butów, skóra i tak dalej były kapitalne, nie? Tylko że kolor czerwony, u nas wiadomo, Copa Mundial i World Cup, nie? Była taka sytuacja kiedyś, jak byłem w Śląsku, w Wrocławiu, pojechaliśmy na Wisłę Kraków, bramkę strzelił mi tam chyba na 1-1 Mirek Szymkowiak gdzieś tam, jak to Szymek dobrze z wolnego uderzył. I wuju wpada, wiadomo, lekko zmiażdżony, zgięty. Jak akurat się przebierałem, że koszulkę meczową ściągałem i miałem tą koszulkę w połowie, już praktycznie ją ściągnąłem, ale miałem trochę ją na głowie jeszcze. I on podbiegł do mnie i mi dał takiego liścia i zaczął mnie wyzywać, że ja nie potrafię bronić. No ja już wstałem do niego, chciałem go ruszyć i zaczął się Piotrek Wodarczyk śmiać. I on do niego, a ty nędzo coś tam, coś. Także on tam był też straszny pod tym względem. No tak, dzisiaj to by, wiesz, dzisiaj to by tam mogły pozwy wjechać za mobbing, nie? No, dzisiaj to już by był na posterunku policji, nie? No właśnie. To... Kiedyś była taka sytuacja, gdzie Maciek Kowalczyk był takim napastnikiem, później w tych stróżach grał. Tak. On wymyślał kontuzję, żeby nie wychodzić na trening, nie? Wszedł do Jarka Szandrocho, do pokoju masażu w Śląsku. Jaro, ja dzisiaj nie trenuję. Wuju go tak dociskał, że on jeździ BMW-ką. Mówi, ty się nie nadajesz, ty wozem drewniastym powinieneś jeździć, a nie BMW. Mówi, straszne. Znaczy, mi to nie przeszkadzało. No, wiesz, ty jesteś też, że tak powiem, hardy i mocny, nie? Ale mi się wydaje, lubisz szyderkę, prawda? I lubisz szyderkę. Dzisiaj kilka zdiagnozowanych stanów depresyjnych mogłoby się trafić. Wuj, jeszcze pamiętam, mieliśmy tydzień bez wuj, jak to nazywaliśmy w Śląsku, bo gdzieś tam się zawieruszył w Polsce. Był w delegacji, były te sprawy służbowe i jest odprawa przedmeczowa. Drugim trenerem był trener Janusz Kudyba, od bramkarzy Janusz Jedynak, no i kurde, nie ma trenera. Zrobili chłopaki odprawę i wpada wuju. I trenerze, to jest taki skład, w takim składzie zagramy, opierdoliśmy się, nie? A jeszcze okazję z Franciszkiem Słudą? Ale chyba krótko w Legii, tak? Krótko, tak. Trenerem był Darek Kubicki, gdzie chyba kończył karierę i zaczynał karierę trenera. Przygotował nas kapitalnie, tylko że na 3 mecze pod rząd, ale byliśmy po prostu lekko zmiażdżeni treningami. Pamiętam sytuację na obozie, gdzie kazał nam biegać szerokość boiska na gaz, 3/4 boiska w truchcie, potem długość, szerokość i długość, później szerokość, długość, szerokość i na samym końcu gaz na około boiska. Ja tak patrzę na to i ja też biegałem, nie? Bramkarze też? Tak. Ja myślę, że kosiarka do trawy mnie wyprzedziła, nie? Taki byłem zmiażdżony. I pamiętam trening, gdzie o 8 rano już wyjeżdżaliśmy z obozu z Austrii, on o 7:30 wymyślił treningi strzeleckie. Ja się nie rzuciłem na tym treningu, nie? Powiedziałem, że ja się nie rzucam. O 7:30 nie rzucam, że to żaden kontrakt, nie? I wymyślił też takie ćwiczenie, gdzie postawił piłkę na samym środku. Ja z Wojtkiem Kowalewskim w bramkach tych stacjonarnych. I kto pierwszy? I tak, 1 na 1 z kontrą, nie? To pamiętam, jak piłkę złapałem chyba ja czy Wojtek, już nie pamiętam dokładnie, Piotrkowi Musurowi rzuciliśmy, to wiadomo, no już nie wytrzymał chłop, nie, bo musiał przebiec od... Startował z prawego słupka, startowali dwóch, nie? Kto? Akcja i reakcja. Ale słuchaj, była sytuacja ze Stefanem, pojechaliśmy na obóz. I kurczę, Fedek pozwolił nam wypić starym po 2 piwa, młodzi chyba po 1 małym. No ale wiadomo, jak to tam ktoś pije, ktoś nie pije, to drugie, trzecie. Gdzieś siedział w rogu ten Lesław Czymkiewicz i kartka i stawiał kreseczki, kto ile dziabnął. Liczył. Później ja jako kapitan na dywanik i tłumaczonko za zespół, nie? Ale jak widzisz, i to jest analiza na wysokim poziomie, tak? Tak, tak. Statystyka, prowadzenie, wiesz. No, karteczka, Lesiu sobie siedział. Pyk. Wszystko. Pyk. Kurde. Tak zwane doświadczonko, nie? Byłeś kiedyś, za przeproszeniem, obstrany przed meczem? Znaczy, nie, ale ja lubiłem taką adrenalinę, że był mecz, tak? Nigdy nie wychodziłem do takiego pewniaka. To wiadomo, stres miałem, że patrzę, gdzieś graliśmy u siebie, Żeleta, tu krzyczy moje nazwisko, tak? Nie, gdzieś tam myślisz, nie możesz zawalić bramki, zawalić tą bramkę. Masz z nimi sztamę. Znaczy, no, że powiedzmy, lubię. Szanowany, tak. No, szanowany, lubiany na tej zasadzie. To jest taka pozytywna sytuacja nerwowa w środku, nie? Jesteś taki lekko nerwowy, ale to jest dobre, bo jesteś skoncentrowany wtedy, nie? Jak już wychodzisz i jesteś kompletnie włączony, to teraz tak wychodzę na pektus z tymi i tak jestem, nie? I patrzę, mówię, świrek biega, ja świrek z takim brzuchem, mówi, daj mi odsapnąć, nie? Na tej zasadzie, wiesz. W kole środkowym, żeby rzucić piłeczkę. Nie? Ale tak. Później właśnie, jak już byłeś starszym bramkarzem, który wracał na przykład do polskiej ligi, to miałeś delikatnie tak w trakcie meczu, że się, nie wiem, wyłączałeś właśnie. Znaczy ja tak już, jak już wróciłem, to dużo nie pograłem, ponieważ miałem gdzieś tam kontuzję w Jagiellonii. Trafiłem na świetny okres Grześka Sandomirskiego, gdzie był zdecydowanie numerem 1, że na treningach był no, dramatyczny, był katastrofa na treningu, a wychodził na mecz, był najlepszy, nie? Bramkarz był nie treningowy, tylko meczowy, nie? I do tej pory mam z Grzechem świetne relacje. Rozmawialiśmy ostatnio, jak byliśmy na obozie w Opalenicy. Ja mówię, ja ci tego, mówię, nie wybaczę. Mówię, to na treningu, mówię, taki paździoch, mówię, dramat, a wychodzisz, łapiesz, nie? Ja się z tym pogodziłem, bo już byłem doświadczonym bramkarzem, wiedziałem, że jak ktoś jest lepszy, co on zrobić. Giki nie mógł sobie poradzić. Giki lubił tam powiedzieć, wiesz. Nie, tam znaczy, słuchaj, ja pamiętam, że ja jako reporter Orange Sport robiłem wywiad z Rafałem Gikiewiczem w przerwie meczu, w którym bronił Grzegorz Sandomierski i on krytykował go przed kamerami Orange Sport. Specyficznie. Karierę w Niemczech zrobił dlatego, że na początku nie znał języka, nie wiedzieli, co on mówi. Jak potem się nauczył, to już zbudował tą swoją pozycję, więc już pewnie mu tam trochę odpuszczają tego wszystkiego. A wy mieliście dobry kontakt w szatni? Czy tam szpileczki wjeżdżały? Znaczy, ja miałem kontuzję, bolało mi kolano, gdzieś tam, on tutaj gdzieś powiedział, że coś tam na mój temat gdzieś taką już nieprawda, już nie będę tego prostował, to Giki lubi dużo gadać, on po trzecim zdaniu nie wie, co już mówi na tej zasadzie, więc ten, więc... Też odruch bezwarunkowy. Tak, wiesz. Cały czas gada i... Słuchajcie, była taka sytuacja, że 2 lata temu, no 2,5 roku temu wracam z wakacji z Omanu. Wchodzę na lotnisko, patrzę, ten czub, nie? A lot dość długi. Tak gadał, że stewardesa mówi, pan usiądzie, bo zaraz pana gdzieś tam pierwsze lotnisko, pan wywadł, nie? Nie, no Giki niesamowity jest, także. Ale nie narzekam na kontakt z nim. Pamiętam, była sytuacja, gdzie Michał Probierz ogłaszał decyzję na obozie w Turcji, że bramkarzem numer 1 jest Grzegorz, drugim bramkarzem jest drugi Grzegorz, czyli ja, i trzecim Giki, nie? No i co macie do powiedzenia? Ja mówię, tam był trener Rysiu Jankowski, trener Probierz, nasza trójka. Ja wiem, nie zgadzam się z swoją decyzją, trenerze, aczkolwiek dam wsparcie Grześkowi, takie jak mogę, nie będę bruździł i tak dalej. A te Giki, a ja to ale wziął piłkę, kopnął, no. Wyrzucili mnie, nie Gikiego. Który na przykład z twoich klakienków, z twoich byłych podopiecznych, czy też obecnych, według ciebie najlepiej rokował, bądź rokuje, który robił na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o taki czysty talent bramkarski? Radek Majecki ma duży talent bramkarski. Wszystko przychodzi tak łatwo, jest bramkarzem plastycznym. Tam troszeczkę kuleje gra nogą, ale na pewno tam sobie ten element doszkoli, poprawi i będzie też, mam nadzieję, z dobrym bramkarzem, bo papiery ma znakomite. Więc pamiętam sytuację, gdzie poszedłem do Bogusia Leśnorskiego, mówię, że chodźcie tu z Dominikiem Ebemega, chodźcie, siadajcie, mówię. Powiedziałem takie zdanie, że daję sobie 2 ręce upitolić, że będzie radził, będzie bramkarzem, który przyjdzie pierwszy z akademii i zagra jako wychowanek. I przede wszystkim Radek ma dobry charakter do piłki. Była taka sytuacja, gdzie trener Dowchań zrobił ćwiczenie, gdzie były 3 uderzenia. Pierwszy uderzał trener Dowchań, drugi uderzałem ja, a trzecie taka sytuacja, że Arek Malarz miał się przesunąć i po ziemi radził mu uderzyć. No i ten radził, Urwis, tak odpalił rakietę temu Malarzowi, dziadek, wyciągaj, tu cię mam. No to Arek, tu wiadomo, kurde, wiesz. Grzała lekka? Grzała, a później była sytuacja, gdzie Arek miał uderzać Radziowi. Radził skurczybyk, przesunął się dobrze i tego malowanego Baba. Mówiłem ci, że ja to zamknę. No. I on taki rysik był fajny, taki mi się podobało. Ale widzisz, a to jest ciekawa perspektywa, bo w sumie Radka jest bardzo mało w mediach, z jego wyboru on nie chce się udzielać. Ciężko też powiedzieć, jaki ma charakter, bo kiedy tylko kamery się pojawiają, to jest taki ale schowany. Uchodzi wtedy za spokojnego, prawda? Tak, uchodzi za spokojnego. Znaczy, a to jest, ale wiesz, on ma to jest pozytywną nutkę wariata w sobie. I to jest bardzo dobre. I tam ja dziś w podświadomości sobie myślałem, wie, ten Radziu to troszeczkę tak ze mnie, nie? No, dlatego może miałem do niego słabość, bo bramkarsko warunki świetne, plastyczność w tych jego ruchach była kapitalna. Chciał się uczyć i chłonął wiedzę. Chłonął wiedzę, więc uczył się. Co mu nie powiedziałeś, to on od razu to przyswajał, nie? A nie jak taki, masz jakiegoś takiego żużlowca, gdzie mu się on odbija jak Radwańska w karierze piłeczkę, że jest w ogóle, wiesz, niekomaty. No to wiesz, to też taka praca w akademiach, czy gdzieś to uczy cierpliwości, wiesz. A ty bazujesz w swoim warsztacie właśnie na tym swoim doświadczeniu i intuicji, czy też rozwijasz się w jakiś taki sposób, powiedziałbym, bardziej metodyczny, że szukasz jakiejś inspiracji? Szukam inspiracji. Byłem na wielu stażach, w sensie taki, bo miałem przyjemność z trenerem Dzwonkiem, z trenerem Jackiem Kazimierskim, z panem Brychczym, z trenerem Dawidziukiem teraz na kursie. Byłem na paru treningach trenerów, którzy są katami, więc też to jest wyciąganie wniosków, tak? No oczywiście. To jest... Teraz jest, wiadomo, Instagram, gdzieś są jakieś filmy, treningi bramkarskie, można się uczyć, można sobie materiały ściągnąć. Wiadomo, nie jestem nieomylny, nie jestem najmądrzejszy, nie jestem najlepszy, ale jestem gdzieś, wiesz, na dobrej drodze, moim zdaniem. W szatni Zagłębia Lubin miałeś jakiegoś takiego wariacika, którego lubiłeś podłapać i z którego często żartowałeś? Czy... Znaczy nie, no tam troszeczkę byłem takim, czasami srogim tatą z tymi młodymi, bo była sytuacja nie tak dawno, gdzie mieliśmy trening strzelecki i trener mówi: panowie, weźcie 3 worki piłek. No i 2 worki piłek wzięli, sprawdzili, trzeciego nie. No i mamy trening strzelecki, wszystkie piłki miękkie, deszcz pada. Wiesz co Maciej Szczęsny robił wtedy? I, no, kopał, byłem tego świadkiem naocznym, bo ja tego nie dopilnowałem, nie? Ja pozbierałem szybko te piłki i mówię do trenera, mówię: spadam szybko pompować, nie? Napompowałem, ci młodzi już obsrani, no, trenerze, co ten chce za to? Ja mówię: tylko spokój, odejdźcie ode mnie, bo zagryzę, mówię, nie? Tak jest, 10 młodych i przekaz informacji zerowy, nie? Czasami tam trochę szpileczkę, zawsze stali jak na szpilkach i mieli taki nawyk, że na przykład wchodziliśmy do magazynu, gdzie magazynem w pierwszym zespole rządzi cudowna pani Mariola, pozdrawiam cię. I rękę podawali: dzień dobry trenerze. Ja mówię: ty wieśniaku jeden, mówię, pierwsze podajesz kobiecie, mówię: dzień dobry pani Mariolu, co pani słychać, a drugim, mówię, w kolejności jestem ja. I tak ich stresowałem, że się nauczyli wszyscy. I problemu z takim kontaktem z młodymi, więc w każdej szatni odnajdę. A słyszeliśmy też, że kiedyś Patryk Krzyż przyniósł skrzynkę piwa, a tam były jakieś delikatne braki. A to no właśnie, na tę historię cię chciałem naciągnąć. A to dawaj, to Szyszu się spóźnił na jakiś trening, czy nie? To było coś takiego, że Szyszu zaspał. Przyszedł, grał w tą FIFA, przyszedł zaspany. Ja mówię: ty panowie, nie ma Szysza. A Ben Wandal, ja mówię: panowie, Benek ma za chwilę odprawę. To co robimy? Ja mówię: dzwonimy po Szysza, Benek jest zakręcony, mówi: szatnia jest mała, to pewnie nie ten, nie zorientuje się, nie? I chłopacy dzwonią do Szysza i mówię: Szyszu, schowa się tam w samochodzie, trener wyjdzie, przyjdziesz. I rzeczywiście tak się stało, że trener nie zauważył. I starszyzna mówi: Szyszu, tam przynieść tam piwerko, nie? Za to, nie? No i ten Szyszu przynosi piwerko, gdzie 2 brakuje. Krata browaru by krata, czyli zamiast 20 to 18, nie? Ty, da, to 2 brakuje. No ale co z tego, ale tak bym wypił w szatni, nie? No i widzisz, to szanujemy. Ale czy teraz na pożegnanie napisałeś karteczkę dzięki za wszystko, Grzegorz, czy nie? Jak odchodziłeś z pierwszej drużyny? Nie ukrywam, czy mnie korciło. Ale wbrew pozorom wygrał rozsądek. A jednak, czyli zmieniasz się, Grzesiu, na stare lata. Ciężko, bo ciężko, pornie tu nie, żartuję. Nie, no nie chciałem to robić takich rzeczy. Wiadomo, tam ma swoją trener koncepcję, więc niech się jej trzyma. Ale słuchaj, no trzeba generalnie się rozwijać, ale pielęgnować w sobie dzieciaka. Oczywiście. Urwisa. Urwisa właśnie. Klakienki ci w tym pomagają, mam wrażenie też. Nie narzekają, to najważniejsze. No to życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Żeby się ta droga pięknie układała. Jesteś widać w dobrej formie, w dobrym humorze. To zapraszam na pizzę. Food brak, nie ma nic do jedzenia. Grzegorz Szamotulski przygotował. Idziemy. Dziękujemy serdecznie. Wydawało się, że nieco zakurzony, ale będący w znakomitej formie. Grzegorz Szamotulski, to jest zawsze przyjemność rozmawiać z tym gościem. Jego kupę lat nie widziałem, ale zawsze mam tę samą reakcję na jego historię. Banan na twarzy zdecydowanie, dużo fajnych też historii, tych bardziej współczesnych, o Patryku Szyszu, o Radku Majeckim też, który raczej uchodzi za takiego spokojnego gościa, a jednak tam potrafi troszeczkę szyderki wpuścić do piłkarskiej szatni. Może kiedyś go w końcu namówimy na wizytę, mam nadzieję, że to się ziści.